w związku z tym, że zauważyłem, że moje autko troszeczkę bierze olej w trakcie przejazdów, no i no generalnie jest, można powiedzieć, przy przebiegu, tutaj może przebieg słabo widać, ale jest 196 767, troszeczkę czuję, że auto jest Toyota Corolla, to jest D4D 90 koni, słabsze i właśnie no, jakimś tam niewielkim zużyciem oleju wykazuje się. Postanowiłem zastosować dodatki Xenum. Pierwsza rzecz to dodatek Xenum do paliwa, Ultimax do czyszczenia układu dolotowego i wtryskiwacze, oczywiście turbiny, no i ewentualnie katalizatora. Taki dodatek już jest wlany, także będziemy próbować i obserwować, co się będzie działo. Mówię, 196 tysięcy, 767. Planuję w tym tygodniu, może w najbliższych dwóch, pokonać większą trasę, więc myślę, że tych kilometrów dojdzie. I zaraz będziemy wlewać dodatek do oleju, ponieważ do paliwa, czyli do diesla już jest wlany. Zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, jest to Toyota Corolla diesel D4D z 2003 roku. Przebieg, jak pamiętam, 196 767. Jest to tego typu autko. Myślę, że każdy pozna po światłach. Silnik został nagrzany. Celowo przejechaliśmy. No może widać jeszcze lekkie tutaj dymienie. I będziemy wlewać tutaj do komory ten preparat, czyli Oil Stop. On wcześniej, ze względu na to, że jest bardzo gęsty, zagrzaliśmy go w kąpieli wodnej, czyli tutaj wrzątek wlałem i około 10 minut podtrzymałem go w tej kąpieli wodnej, żeby on równie łatwo się rozpuścił i wlał się tutaj do silnika. Potem oczywiście z preparatów będę jeszcze stosował diesla, czyli dodatek według miarki tutaj do paliwa, ale w momencie, gdy wyjeżdżę, to paliwo, które w tej chwili jest wlane z tym Ultimaxem, dieslem, no i uzupełnię to. Akurat mam taki olej, stosuję 5W30 z Manola, akurat przeznaczony jest do silników TDI Volkswagena, ale pełen syntetyk taki leję tutaj do auta. No i zaraz zobaczymy, jak tutaj procedura wlewania nam będzie przebiegała. Już odkręciłem ten preparat Oil Stop. Widać, że jest tutaj zalakowany. No, troszeczkę butelka jest lekko skorodowana, ale z pewnością nie wpływa ona na całość. Zaraz zerwę tutaj tą banderolę i będę wlewał preparat Oil Stop, który będzie zmniejszał konsumpcję oleju przez silnik D4D. Jak to się mówi, robimy zerwanie blokady. O, jako ciekawostkę pokażemy, jak ten preparat wewnątrz wygląda. Może się uda, może będzie widać, może nie będzie widać. Generalnie jest takiej barwy gęstej i żółtawej. No generalnie tak jak można powiedzieć, jak olej. Więc poproszę tutaj mojego dzielnego współpracownika. Zmienimy widok. O, poproszę o takie ewentualne filmowanie. Głównie tutaj... O! Ha, można powiedzieć, że kolor ten możesz podejść z tej strony. Troszeczkę zmienił się, tak jak widzę. Jest taki lekko przezroczysty. Dobrze, wlewamy go, można powiedzieć, o, w całości, tak żeby cała ta ilość tego preparatu spłynęła do środka. Tu warto nadmienić, że preparat wlewamy, można powiedzieć, do ostatniej kropelki.
ponieważ według zaleceń tutaj producenta, no i tak sobie pozwoliliśmy, żeby on tutaj sobie jeszcze każda kropelka spłynęła, jest dedykowany na 3 do 5 litrów, ze względu na to, że właśnie Corolla, ten silnik 90-konny ma, właściwie właśnie ten motor D4D ma 5 litrów, a właściwie 5,5 litra oleju, no musimy praktycznie każdą kropelkę zlać tego preparatu. Według informacji jest go, zaraz zobaczymy, gdzie jest ta informacja, 300 ml. No myślę, że akurat odwrócona jest ta informacja. No zresztą tutaj pisze, że 3 do 5, tak, teraz jest ostro, 3 do 5, więc każdą kropelkę tego preparatu staramy się wlać do tego silnika, no i będziemy w międzyczasie testować, jak to wszystko wygląda. Okazało się, że po rozgrzaniu tego właśnie preparatu, po podgrzaniu w kąpieli wodnej, udało nam się dość łatwo, dlatego też trzeba uważać, wyciągnąć tą część nakrętki. W związku z tym można powiedzieć, że każdą kropelkę teraz będziemy odsączać tutaj do samochodu. Po wyciągnięciu tego korka zauważyłem, że preparat, mam nadzieję, że jest ostry. Preparat jest właśnie przezroczysty, całkowicie i kompletnie. Ma taką, można powiedzieć, formę taką dość kleistą. Można powiedzieć, że tak jakby klej. O, tutaj nawet nam na rękę kawałeczek. Mam nadzieję, że jest ostro i widać to. Postarajmy się tutaj tak. Właśnie jest, ma taką formę, konsystencję kleistą, przezroczystą. No zapach jest taki, no generalnie bez zapachu. Natomiast ma taką formę, o, można powiedzieć, taką kleistą ten preparat. Taką, o właśnie. O, proszę zobaczyć, mam nadzieję, że to widać. Nie za blisko, żeby była ostrość. Jest ostrość, tak? Na kamerze jest ostrość, mamy ostrość, świetnie. Także jeszcze raz pokażę, jeżeli jest ostro, bo to tutaj mamy akurat kamerę, która nie ma autozoomu. Taki jest ten preparat, dość, można powiedzieć, kleisty. No i w tej chwili wydobywamy ostatnie krople. Dziękuję. No i udało nam się wlać pełną ilość, można powiedzieć, do ostatniej kropelki, żeśmy preparat wylali do komory silnika. Zatkamy tutaj te elementy, odstawimy na razie na bok i dolejemy troszeczkę tego oleju i uruchomimy silnik, żeby można powiedzieć, to wszystko się wymieszało. Dobrze, mam nadzieję, że to wystarczy. Płukankę wlaliśmy, przepraszam, nie płukankę, ale preparat do, że tak powiem, do oleju. Natomiast jako ciekawostka daliśmy troszeczkę więcej gazu, a wewnątrz w silniku jest wlany preparat Ultimax. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, bo tak jak mówiłem, kompleksowo tutaj przeprowadzimy czyszczenie tego auta i jednocześnie zabezpieczymy silnik. Okazuje się, że taki nagar wyleciał,
po preparacie Ultimax. No powiem szczerze, jestem tutaj maksymalnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że aż takie będą efekty. Tak to wygląda. Teraz dodamy troszeczkę więcej gazu, jak to się mówi, zwiększymy obroty. Zobaczymy z bliska, jak ten nagar wygląda. No widać niesamowity osad, który wyleciał. Może, o, zobaczmy tego. Kurczę, tego przed chwilą tutaj nie było, a to się pojawiło. Ten murek proszę zobaczyć w tym miejscu. No dobrze, jest też brudny, ale nie aż tak. A zobaczymy tutaj. No coś niesamowitego. No właśnie, w paliwie jest Ultimax Diesel. Zaleliśmy całość w paliwie z Ultimax Diesel. Może teraz będzie lepiej. Będę mówił. Zaleliśmy samochód Oil Stopem. Wszystkie preparaty z firmy Xenum. Podejrzewam, że to wszystko, można powiedzieć, wyleci z samochodu rurą wydechową. Cały osad. Sam czarny popiół. Kurczę, ciekawe, co ta rura i co ten układ jeszcze w sobie kryje, ale to zobaczymy za jakiś czas. Po przejechaniu kilkuset, a może kilku tysięcy kilometrów na tych produktach.